To był koszmar, który miał miejsce wiele lat temu, gdy byłem strażnikiem parku. Wciąż pamiętam, jak tam stałem. Czułem się wyalienowany i przytłoczony, gdy patrzyłem na niesamowitą scenę przed nami. Przenajświętszy Boże! Szepnął Ace w fioletowym świetle jaskini. Przed nami jasno-czerwona ręka wystrzeliła do przodu i chwyciła ciało bezgłowego mężczyzny. Z łatwością podniosła trupa. Patrzyłem, jak bestia otwiera swoją szczękę na tyle szeroko, aby bez trudu wrzucić zwłoki. Zaciskając usta, spryskał twarz większą ilością krwi i zniszczoną kamienną podłogę przed nim. Ciemnoczerwone plamy rozciągały się na podłogę w promieniu 20 stóp przed stworzeniem i wyglądały jak zakrzepłe plamy atramentu w cuchnącej jaskini. Musimy zejść głębiej, powiedziała Jensen, patrząc to na mnie, to na Ace'a z poważnym grymasem na twarzy. Co? Jesteś szalona? Zapytał Ace. Czy chcesz umrzeć? Tam na dole mogą znajdować się tysiące tych istot. Jednak decyzja została szybko podjęta, gdy usłyszeliśmy krzyk. Młody, wysoki głos. Wszyscy jednocześnie spojrzeliśmy w dół i zobaczyliśmy białych, humanoidalnych mutantów ciągnących młodego chłopca, którego rozpoznałem ze zdjęć na ścianie miejsca zbrodni w przyczepie kempingowej. Miał na całym ciele skaleczenia i zadrapania. Drżał albo z hipotermii, albo ze strachu, albo z jednego i drugiego, ale żył. Jego oczy były ogromne, gdy potwór ciągnął go za małe dłonie w stronę wielkiej, czerwonej, owadziej bestii w kącie. — Ach, cholera jasna! — szepnąłem, patrząc na Ace'a i Jensen. — Okej, Jensen i ja zajmiemy pozycje punktowe. Ace, pilnuj tyłów. Tworzymy trójkąt i zaczynamy strzelać. Gdy jeden przeładowuje, pozostali osłaniają. Ace, będziesz musiał zawrócić i okresowo sprawdzać nasze plecy. Teraz jazda! Nie kwestionowali mojego polecenia. Żadne z nich nie miało na to czasu. Aby uratować chłopca, musieliśmy działać natychmiast. Zaczęliśmy schodzić po gładkich kamiennych schodach zaledwie kilkaset stóp od nieznanej liczby wrogów. Strzeliłem pierwszy, celując ze strzelby w grupę mutantów znajdujących się najbliżej mnie tak szybko, jak tylko mogłem pociągnąć za spust. Pierwszy strzał rozerwał klatkę piersiową jednego z nich, leciał dalej, drugiego trafił w nogę i zakończył się rozszczepieniem odłamków kamienia ze ściany za nimi. Widziałem to wszystko w zwolnionym tempie. Adrenalina skakała jak szalona i rosła świadomość walki. Drugi strzał trafił najbliższego w głowę. Eksplodował jak roztrzaskany wazon, a kawałki krwi i kości poleciały na wszystkie strony. Widziałem, jak ten, który trzymał chłopca, upadł, gdy Jensen trafiła go strzałem z Rugera. To był niesamowity strzał, całkowicie chybiający chłopca i trafiający głowę stworzenia. Wyglądało to dość ryzykownie, zwłaszcza z pistoletem, ale widziałem, że miała doświadczenie i umiejętności strzeleckie. Sam w życiu bym się na to nie zdecydował. Szansa na odstrzelenie głowy zakładnikowi wydawała się zbyt duża. Zacząłem się zastanawiać nad jej kontrolą impulsów i nastawieniem do podejmowania ryzyka. Kim była ta kobieta? Biały mutant przez sekundę nadal trzymał chłopca za ręce, stając na nogach, podczas gdy jego okaleczona, na wpół zniszczona głowa pompowała w powietrze stróżki krwi. Potem upadł, powoli osuwając się na podłogę. Czarna bestia w kącie wydawała się wściekła. Wydała z siebie ryk, który wywołał potężne wybuchy dźwięku, wznoszące się i opadające wyraźnymi falami. Brzmiało to jak zdławiona, znacznie głębsza wersja gwizdka parowego. Instynktownie chciałem rzucić broń i zakryć uszy, żeby powstrzymać bolesne wrzaski. Wydawało mi się, że są jeszcze głośniejsze niż strzały, co zanim to usłyszałem, powiedziałbym, że jest niemożliwe. A co gorsza, bestia podnosiła się na nogi. Choć wyglądał na grubego i powolnego, i chociaż wiedziałem, że jest pełen jaj, odkąd widzieliśmy, jak znosi kilka, okazało się, że jest znacznie szybszy niż wszystko, co mogłoby to sugerować. Miał ogromny, krwisto-czerwony brzuch, ale poruszał się z gracją i szybkością kota. Unosił się na 6 nogach, a jego górna część ciała wystawała z dolnego owadziego pancerza niczym jakiś obłąkany centaur. Jego rozgałęzione nogi pomknęły do przodu ruchem przypominającym stonogę, co wywołało we mnie instynktowną odrazę.
ale nie biegł w naszą stronę. Oddalał się od ostrzału w stronę ogromnego wyjścia. Po drodze chwycił chłopca swoimi nieludzko długimi, chudymi ramionami. Obawiałem się, że otworzy swoją gigantyczną paszczę i wrzuci go do środka i to będzie ostatni raz, kiedy go zobaczymy, ale tak się nie stało. Zniknął, wydając po drodze wrzeszczący, parowy gwizd. W uszach dzwoniło mi tak bardzo od wystrzałów i krzyków bestii, że bałem się, że za chwilę ogłuchnę. Ej stał przede mną i poruszał ustami, ale nie wiedziałem, co do cholery mówił. Co? Krzyczałem. Mój słuch powoli wracał. Musimy śledzić chłopca! Mówił. Nie możemy zgubić jego śladu! Wiedziałem, że ma rację. Istnienie żywego zakładnika całkowicie zmieniło sytuację. Nie mieliśmy żadnego wsparcia, ani możliwości wezwania pomocy. Musielibyśmy uratować go sami. Wydawało się to szaloną propozycją, a liczba stworzeń tutaj znacznie przewyższała nas liczebnie, ale pozwolenie na śmierć dzieciaka nie wchodziło w grę. Kurwa! Niestety masz rację. Powiedziałem ponuro. Westchnąłem głęboko. Mieliśmy więcej amunicji w skuterach śnieżnych. Napełniłem kieszenie dodatkowymi nabojami, ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Ace prawdopodobnie był w podobnej sytuacji. Stanęliśmy przed wyborem. Albo wrócić i spróbować zdobyć jak najwięcej amunicji, co może skutkować utratą zakładnika, albo ruszyć dalej i ryzykować wypstrykaniem się. W każdym razie było to ryzykowne, ponieważ nie mieliśmy pojęcia, ile z tych istot żyje w tunelach. Widziałem te same myśli przebiegające przez głowę Ace'a, gdy patrzył w stronę skuterów śnieżnych, a potem w stronę tuneli. Dalej, chodźmy! Powiedziałem, pokazując, żebyśmy szli dalej. Nie możemy ryzykować utraty tropu. Zostawmy na naszej drodze ślady. Odetchnijcie sobie maleńkie kawałki kurtki czy innego materiału, abyśmy mogli później wrócić. Na podstawie tego, ile tych cholernych bestii widziałem? Odpowiedział Ace. Myślę, że będziemy mogli po prostu podążać za pustymi łuskami. Opinia? W tym momencie Jensen zaczęła już biec do przodu, a my musieliśmy sprintować, aby dotrzymać jej kroku. Przebiegliśmy obok jaj, niektórych pustych, innych tętniących życiem. Widziałem, jak ten najbliżej mnie pulsował krwisto-czerwonymi żyłami, cienką, świetlistą skórą, odsłaniającą w środku sylwetkę potwornego insektoida. Wiło się i wierciło, wykręcając sześć nóg i naciskając na błonę. Wiedziałem, że wkrótce się wylęgnie. Ile innych już się wykluło? Jak długo to trwało? Miałem przeczucie, że wkrótce się tego dowiemy. Wbiegliśmy do tunelu, po drodze włączając reflektory LED. Jensen biegła na czele, potem Ace i z tyłu ja. Od czasu do czasu sprawdzałem nasze plecy, ale wydawało się, że nic nas nie śledzi. W każdym razie jeszcze nie. Całe zamieszanie było przed nami. To stworzenie wciąż wrzeszczało, chociaż dźwięk był teraz znacznie stłumiony i odległy. Ku mojemu przerażeniu usłyszałem dziesiątki odpowiedzi zewsząd, głębiej w różnych tunelach. Niektóre brzmiały bardzo daleko i były ledwo słyszalne, ale inne wydawały się znacznie, znacznie bliższe. Słyszałem także wołanie o pomoc chłopca, choć i one ucichło. Próbowaliśmy biec szybciej, ale co dwie nogi człowieka mogły zrobić w porównaniu z sześcioma tego pełzającego potwora? Niezbyt wiele, pomyślałem. Tunel wyglądał na puste. Ta dziwna pleśń rosła także wszędzie tutaj. Ledwo potrzebowaliśmy diod LED, żeby coś zobaczyć, choć było tam tak wiele zakrętów i rozgałęzień, że i tak trudno było dostrzec coś z daleka. Mniej więcej co 100 stóp pojawiała się kolejna ściana, zawsze zakrzywiająca się w lewo lub w prawo. Kiedy biegliśmy, dostrzegłem przebłyski czegoś, co wyglądało na czerwone oczy, w niektórych mniejszych bocznych tunelach, ale ilekroć się odwracałem, by spojrzeć, ich już nie było. Podobnie było z tymi, którzy mogli nas śledzić. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę przebłyski długiej, białej dłoni lub twarzy bez warg, ale kiedy wycelowałem pistolet, stwór wślizgnął się z powrotem w cień lub głębiej, w jeden z niekończących się rozgałęzionych tuneli, które natychmiast znikały za zakrętami. Wrzaski bestii ucichły w oddali i zapadła niesamowita cisza. Wszyscy zatrzymaliśmy się w tym miejscu na skrzyżowaniu systemu jaskiń. Jeden tunel biegł w lewo pod kątem prostym, drugi identycznie w prawo,
A potem mieliśmy większy tunel główny, którym podążaliśmy, rozciągający się przed i za nami. Na szczęście nie zboczyliśmy jeszcze z głównego tunelu, więc odnalezienie drogi powrotnej powinno być stosunkowo łatwe. Tutaj również było znacznie cieplej. Zeszliśmy głębiej w łańcuch gór biegnący na północ, równolegle do Oceanu Arktycznego. Rozpiąłem wszystkie kurtki, ale nadal było mi gorąco. Wiedziałem, że pozostała dwójka też to zrobiła. Krople potu perliły się z ich twarzy, a oni zdzierali kolejne warstwy ubrań. Rzucili na ziemię kilka kurtek, nie chcąc ich dźwigać Bóg wie jak długo. Gdybyśmy stąd wyszli, pomyślałem, że mogą tego pożałować, ale po wielu kilometrach marszu ja też rzuciłem kilka kurtek na ziemię i zostawiłem je. Przecież gdy będziemy wracać tą drogą, żeby wrócić do skuterów, moglibyśmy je po prostu znowu zabrać. Tyle, że oczywiście, nigdy tą drogą nie wróciliśmy. Cholera! Przerwał ciszę Ace. No cóż, straciliśmy dzieciaka. Wróćmy i złóżmy raport. Powinniśmy znaleźć sygnał za pomocą telefonu satelitarnego gdzieś w okolicy. Szkoda, że nie mogliśmy się na to zdecydować, ale w tym momencie okoliczności od nas niezależne przypieczętowały nasz los. Zaczęło się od małego drżenia, prawie niezauważalnego. Rozejrzałem się po świecących na fioletowo ścianach i dziwnych, omszałych pleśniach, które wszystko pokrywały. Niektóre z nich straciły połączenie ze ścianami, gdy drżenie nasiliło się. Gdy tylko ich system korzeniowy przestawał dotykać kamienia i ziemi, okrągłe skupisko odrywanej pleśni natychmiast ciemniało, a ich czarne światło wyłączyło się. Trzęsienie ziemi! Krzyknąłem, ale Jensen i Ace najwyraźniej już to wiedzieli. Rozglądaliśmy się za jakimś bezpiecznym miejscem. Schowaliśmy się do bocznego tunelu, gdzie podłoże było stabilniejsze. Za nami skały opadły w ziemię, wyrzucone z miejsca po nie wiadomo ilu latach. To stało się ciągłą kakofonią. Biegliśmy szybciej i w końcu coś za nami zdawało się dziać. Cały główny tunel brzmiał, jakby się zapadał. Kiedy biegłem, kilka małych kamyków i skał oderwało się i uderzyło mnie w twarz i klatkę piersiową, ale stawało się coraz bardziej jasne, że uskok, który się przesunął, znajdował się dalej z tyłu, biegnąc pod głównym północnym tunelem. Brzmiało to tak, jakby runęły tony ziemi i kamieni. A potem, równie nagle jak się zaczęło, ustało. Kilka małych wstrząsów wtórnych lekko zachwiało okolicą, ale ogólnie wydawało się, że jesteśmy bezpieczni. Wracając do głównego tunelu, wszyscy mieliśmy włączone reflektory, mając nadzieję, że istnieje jakieś wyjście. Musieliśmy dostać się do skuterów śnieżnych, a co ważniejsze, potrzebowaliśmy pomocy. Z tego co wiedziałem, mogło tu być więcej uwięzionych osób. Czy wszyscy mają się dobrze? Zapytałem. W porządku. Rzuciła pod nosem Jensen, wycierając brud z twarzy. Mała stróżka krwi spłynęła jej po czole. Jezu, główny tunel! Powiedział Ace, wychodząc powoli z małego tunelu, w którym szukaliśmy schronienia. Spójrzcie na to! Podszedłem od tyłu i nie byłem zaskoczony widokiem ton skał wysypujących się w naszą stronę z mniejszymi głazami i kamykami najbliżej, a w głębi pojawiały się ogromne kawałki, wysokie jak człowiek. A, będziemy musieli znaleźć inną drogę powrotną. Rzuciłem. Co? Nie możemy wrócić! Powiedziała zdenerwowana Jensen. Nie zostawimy tego chłopca. A jak myślisz, jak go znajdziemy? Zapytał Ace. Z tego co wiemy, te tunele mogą mieć długość 100 mil w każdym kierunku. Poczułem kolejne drżenie pod naszymi stopami, gdy przez okolice przyszedł niewielki wstrząs, powodując, że kilka mniejszych kamieni potoczyło się i przewróciło wokół nas. Ale w końcu zaszliśmy tak daleko. Odzyskamy tego dzieciaka. Powiedziałem. Zaszliśmy już tak daleko, a droga powrotna i tak jest zablokowana. Będziemy musieli znaleźć inne wyjście. Muszą być inne wejścia do tego systemu jaskiń. Ale tak naprawdę myślałem o strasznych historiach, które słyszałem o katakumbach paryskich. O tym, jak czasami ktoś się w nich zatracał. Niezliczone, przypadkowe zakręty w ciemności pod miastem w połączeniu z wieloma kilometrami tuneli oznaczały, że bardzo niewielu, którzy znaleźli się tam sami i zagubieni, udało się wrócić. Często głodowali lub umierali, a ich kości nieuchronnie mieszały się z setkami tysięcy innych, wiecznie odpoczywających pod tętniącym życiem miastem nad nimi.
Po odpoczynku ruszyliśmy wspólnie do przodu. Morale były niskie i nawet Ace wyglądał na ponurego i zamyślonego. Szliśmy dalej głównym tunelem, mając nadzieję, że chłopiec nadal gdzieś tu jest. Żywy. Ale od tak dawna nie słyszeliśmy ani jednego dźwięku tych stworzeń, więc zacząłem tracić nadzieję. Tunel przed nami zaczął się otwierać, a podłogę i ściany zaczęły atakować masywne narośle luminescencyjnych pleśni, przybierając kształty przypominające kopce mrówek, które sięgały prawie do mojej szyi. Cichy dźwięk zaczął odbijać się echem. Brzmiało to jak szmer podziemnego strumyka. Biegnąc dalej, zaświeciłem światło w strumień i poczułem ulgę, widząc, że jest pełen czystej wody. Zacząłem łapczywie wpychać do ust garści ze strumienia. Zobaczyłem, że Ace i Jensen podążają za moim przykładem. Po całym bieganiu i walce poczułem głód, pragnienie i zmęczenie. Patrząc w górę, zobaczyłem prymitywny most nad strumieniem, wykonany z płyty granitowej. A dalej zobaczyłem coś, co zaparło mi dech w piersiach. Na dole była katedra, a przynajmniej coś ją przypominającą. Setki jaj rozciągnięte po prawej i lewej stronie sali, niczym ławki w kościele. Były zorganizowane w rzędy, a dalej prowadziła szeroka na 3 metry pusta ścieżka. Setki stóp nad nami, z sufitu zwisały ostre stalaktyty świecące w fioletowym świetle pleśni, która wspinała się po ścianach cienkimi smugami. Na końcu otwartej komnaty, kilkaset stóp dalej, zauważyłem monstrualną rzeźbę sięgającą sufitu. Wykuty z czystego kamienia, przedstawiał jednego z tych owadzich potworów składających jaja. Pokazywało go stojącego prosto, z cienkimi, rozgałęzionymi ramionami wyciągniętymi ku sufitowi nad nim, z szeroko otwartymi, owalnymi oczami i ogromną paszczą, rozciągniętą szeroko, ukazując niezliczone zęby drapieżnika. Pod nim widziałem jedno z białych, humanoidalnych stworzeń. Ten miał na sobie szorstką, brązową szatę, pierwszego z jego rodzaju, jakiego kiedykolwiek widziałem ubranego. Stał tak cicho, że w pierwszej chwili pomyślałem, że jest częścią rzeźby, że stworzyli religijną ikonę przedstawiającą te stworzenie, służące ich wielkim i strasznym panom. Ale potem szybko zwrócił się w naszą stronę. Wszyscy jednocześnie podnieśliśmy broń. Zabić to! Jensen krzyknęła. Widziałem, jak jej palec zaciska się na spuście. Nie, kurwa, stop! Wstrzymałem ich. Jest nieuzbrojony. Czekajcie. Poczułem na sobie spojrzenia ze wszystkich stron, ale kiedy odwróciłem się, żeby sprawdzić nasze plecy, nic nie zobaczyłem. Zaczęliśmy iść przed siebie, w stronę odzianego w szatę mutanta. W miarę zbliżania się do frontu widziałem coraz więcej pustych jaj. Wszystkie te z tyłu miały w sobie życie. Życie, które napierało na cienkie błony i których nogi poruszały się niesamowicie w płynie owodniowym, którym oddychały. Dlaczego powinniśmy pozwolić temu żyć? Jensen zapytała ze złością w głosie, gdy ruszyliśmy naprzód zgodnie. Te dranie zabili tamtą rodzinę i kto wie ilu innych. Kiedy wracam pamięcią do wszystkich nierozwiązanych spraw o zaginięciu osób w tym hrabstwie. Wiedziałem, co miała na myśli. To samo przyszło mi do głowy. Ile osób zabiły te stworzenia? Mutant w brązowej szacie stał tam, a jego pozbawione warg usta ułożyły się w zimny, szyderczy wyraz, gdy patrzył na mnie od góry do dołu. Dziwne oczy zdawały się wyłaniać z wychudzonej twarzy. Kiedy podszedłem wystarczająco blisko, zdałem sobie sprawę, że ma wygląd niemal albinosa, z krwisto-czerwonymi tęczówkami, które blakną w stronę różu, gdy zbliżają się do środka. Źrenice zdawały się świecić, odbijając niesamowite światło pleśni. Nie wiedziałem, co dalej robić, jednak istota stojąca przede mną przemówiła pierwsza. Oni są naszymi bogami. Wychrypiał. Z głębi jego głosu i budowy ciała domyśliłem się, że był to prawdopodobnie mężczyzna należący do ich gatunku. Sposób, w jaki mówił, przypominał mi, jak czasami brzmią głosy osób niesłyszących, gdy mówią. Słowa brzmiały dziwnie, z przypadkowymi przerwami i zmianami w rytmie, przez co czasami trudno je było zrozumieć, ale na pewno był to angielski. Kim jesteś? Zapytałem. I co to za miejsce?
Potrząsnął głową, wskazując na ogromną rzeźbę za sobą. Bogowie! Zaczął. My karmimy. Oni chronią. Jak dotąd nie wykonali zbyt dobrej roboty, szepnął mi do ucha Ace. Kiedy zaczęliśmy strzelać, ten ogromny robak po prostu uciekł z krzykiem. Zignorowałem to. Czym jesteś? Zapytałem, mając nadzieję na konkretną odpowiedź. My... sługi... powiedział powoli, w zamyśleniu, patrząc na ogromną rzeźbę. To są... śmierciożercy... Znów potrząsnął głową, a na jego twarzy pojawił się wyraz, który wyglądał bardzo ludzko. Czy to był żal? Strach? I są głodni, bardzo głodni. Jak na zawołanie, usłyszałem za sobą tupot wielu nóg. Odwróciwszy się szybko, zauważyłem, że choć byli rozproszeni, kilku z tych, których nazywał śmierciożercami, otoczyła nas półkolem, odcinając wszelki odwrót. Wyglądały na znacznie mniejsze niż oryginał, który widzieliśmy, więc założyłem, że prawdopodobnie były to młode osobniki. Z tyłu! Krzyknąłem do mojego zespołu, ale oni już wiedzieli. Podniosłem strzelby i wystrzeliłem kulę w zakrzywioną, czerwoną twarz najbliższego z nich. Przeszła mu między oczami i przez chwilę widziałem za nim wyraźną dziurę, aż do otaczających nas kamiennych ścian. Potem zwinął się. Jego noga trzęsła się spazmatycznie w agonii, a ramiona poruszały się tam i z powrotem, szybko zataczając małe łuki, jakby miał atak w ostatnich chwilach śmierci. Pojawiło się ich dziesiątki, a prędkość, z jaką tu nabiegały, była niesamowita. Widziałem tylko czerwoną plamę i błysk wielu rozgałęzionych nóg, a chwilę później widziałem jednego z tych obrzydliwości lecącego w powietrzu z otwartymi szczękami i uniesionymi do przodu pazurami. Działa wystrzeliły szybko, zrzucając tuzin w ciągu kilku sekund i spowalniając tych z tyłu na tyle, abyśmy mieli szansę. Ale skakały tak szybko, jak ogromne pająki. Ich liczne nogi szurały i trzaskały o kamienną podłogę, a oni rzucili się na nas. Uniknąłem jednego, ominąłem go i strzeliłem mu w głowę. Jego ciemnoczerwone oczy patrzyły na mnie z kanciastej twarzy, gdy z tyłu jego ust eksplodowała gigantyczna rana wylotowa. Z wrzaskiem upadł. Ace nie miał tyle szczęścia. Jeden skoczył na niego, tnąc ostrymi pazurami i wytrącając szczękę. W mgnieniu oka zobaczyłem, jak chwyta jego lewe ramię, z łatwością przecinając materiał i skórę. Strugi krwi wystrzeliły w powietrze. Ace, nie! Krzyknąłem, wkładając kolejny nabój i strzelając. Trafiłem bestię w środek jej ciała. Zabulgotała, gdy z jego ciała wypłynęła krew. Próbował wstać i walczyć dalej, ale nogi się pod nim ugięły i przez chwilę patrzyłem, jak leżał na podłodze, wierzgając i umierając. Ace przeładował i odwrócił się, pokonując kolejnego bezpośrednim strzałem. Jensen dorzuciła dwa ostatnie i nagle znów wszystko ucichło. Czym prędzej podbiegłem do Ace'a i spojrzałem na jego ramię. Skrzywił się, podciągając rękaw. Zobaczyłem głębokie nacięcie, rany prawie do kości. Krew trysnęła w rytm bicia jego serca, ale nie wyglądało na to, żeby jakiekolwiek tętnice zostały przecięte. Szybko zastosowaliśmy opaskę uciskową, a po wielu minutach odpoczynku i opatrywania rany, krwawienie ustało. Siedzieliśmy wśród wszystkich martwych śmierciożerców. Dziwny kapłan zniknął w czasie walki i wymknął się jednym z tuneli za rzeźbą. Słuchajcie, musimy znaleźć żywność i wodę. Zacząłem. Jeśli będziemy mieli szczęście, może być więcej podziemnych strumieni, ale jedzenie... Co zrobimy? Ugotujemy jebanego pajęczaka? Mówiąc, patrzyłem z pogardą na zwłoki najbliższego. Jeśli będziemy musieli, powiedziała Jensen. Nie zamierzam tu umierać. O, to zabawne, powiedział Ace, patrząc na swoje zranione ramię. Ponieważ to ty zachowałaś się jak samobójczyni, nalegając na zejście tu bez wsparcia. Jeszcze zanim zobaczyliśmy chłopca, którego nawiasem mówiąc nie znaleźliśmy ani śladu.
To wszystko było jak gonitwa za dziką gęsią. Szalona, dzika pogoń, Bóg jeden wie dokąd. Prawdopodobnie do śmierci. Albo siódmego kręgu piekła. Dodałem żartem, ale nikt się nie uśmiechnął. Kontynuowaliśmy spacer. W końcu usłyszeliśmy ciche bełkotanie i znaleźliśmy mały strumień płynący przez boczny tunel. Oczyściliśmy ranę Ace'a najlepiej jak potrafiliśmy, pijąc przy okazji jak najwięcej czystej wody. Ale zaczął odzywać się u nas głód. Zastanawiałem się, czy naprawdę musielibyśmy spróbować zjeść te dziwne czerwone bestie, gdyby zaszła taka potrzeba. Może smakowałyby jak homar, pomyślałem z krzywym uśmiechem. Ale od tego momentu nasze problemy się tylko pogorszyły. Rana Ace'a wyglądała okropnie. Wokół rany pojawiły się czerwone, objęte stanem zapalnym plamy, a żyły zdawały się odbarwiać. Nie ma czym się martwić, powiedział Ace z uśmiechem. To tylko powierzchowna rana. Ale faktycznie martwiłem się. A w miarę jak szliśmy dalej, było coraz gorzej. Po kilku kolejnych godzinach marszu zaczęło naprawdę śmierdzieć, a na jego ramieniu pojawiła się ropa i czarne plamy. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby infekcja rozwijała się tak szybko. Zastanawiałem się, jakie egzotyczne, obce bakterie mogły znajdować się na tych stworzeniach i wzdrygnąłem się. Odpoczęliśmy, znaleźliśmy pusty boczny tunel i położyliśmy się. Ace i ja byliśmy daleko od Jensen, która zawędrowała tunelem kilkaset stóp dalej, może po to, by w spokoju się załatwić. Słuchaj, nie ufam jej, szepnął Ace. Ja też nie, odpowiedziałem. Myślę, że ona wie więcej niż mówi. Cała sprawa wydaje się dziwna, dodał Ace, patrząc na swoje ramię po raz setny, marszcząc brwi i krzywiąc się. Myślę, że może się okazać, że będziesz jej potrzebować. Z pewnością nie jestem w zbyt dobrym stanie, żeby walczyć. Po chwili odpoczynku wstaliśmy i ponownie ruszyliśmy w dół tunelu, a niekończące się porosty pleśni nadal zapewniały nam wystarczające oświetlenie, aby widzieć przed sobą bez naszych reflektorów LED. Starałem się maksymalnie oszczędzać baterie. Ace szybko tracił siły, tak że chwiał się, zginał i od czasu do czasu miał wymioty. Pot spływał mu po czole, ledwo stał o własnych siłach. Spojrzałem na jego ranę i westchnąłem. Pomyślałem o znanych mi terminach medycznych. Ropienie. Z rany wydziela się ropa, odprowadzająca płyny z umierającej tkanki i wyciekająca po całej skórze. Martwica, pożywka dla bakterii, uniemożliwiająca powstawanie w danym miejscu nowych, zdrowych tkanek. Żadne z tych słów nie oddawało prawdziwego horroru tego, co widzieliśmy. Ace szedł tak długo jak mógł, ale w miarę jak posuwaliśmy się do przodu, czułem coraz wyraźniejszy zapach rany. Wkrótce zdominował wszystkie inne zapachy jaskini. Było to mdlące, jak surowe mięso gnijące w mokry letni dzień, połączone z dziwnym, cuchnącym, bakteryjnym zapachem. Doprowadzało mnie to do szału, chciało mi się wymiotować. Nie mogłem sobie wyobrazić, co czuł Ace w tych ostatnich, ciemnych godzinach. Widziałem kiedyś film zatytułowany Rekwiem dla snu, w którym ramię narkomana zostało zakażone po heroinie. Czarne i fioletowe smugi rozprzestrzeniły się po jego skórze, prowadząc z powrotem do serca. Centralny punkt infekcji gnił i rozprzestrzeniał się po całym ciele, a mężczyzna patrzył, jak to pożera go żywcem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, przynajmniej do tej chwili. Patrząc na rany, na ramieniu Ace'a, na wybrzuszające się, czerwone, objęte stanem zapalnym żyły, czarną, gnijącą skórę po środku, oddzielające się i odpadające ciało, wszystko rozdzierało mnie do granic wytrzymałości psychicznej. Musiałem odwrócić wzrok, ale kiedy zamknąłem oczy, nadal to widziałem i czułem to. Ja umieram, powiedział Ace. Stary, jeszcze trochę, sprowadzimy ci pomoc. Powiedziałem, nie wierząc w to. Potrząsnął głową. Nie mogę dalej iść. Nie mogę znieść tego zapachu. Zapachu mojego rozkładającego się ciała. Czuję, jak moja skóra oddziela się. Czuję, jak wypływa ropa. Czuję, jak moje ciało gnije od środka. Widzę to, kurwa! Zaczął płakać. Po prostu idź! Zostaw mnie ze strzelbą i jedną kulą. Nie idę dalej, nie mogę już tego znieść. Nie, Ace, słuchaj!
Zacząłem mówić, ale Jensen mi przerwała. On ma rację, powiedziała. On umiera. Nawet gdybyśmy mieli pomoc medyczną, na tym etapie nie wiem, czy udałoby się go uratować. Sepsa się rozprzestrzeniła i konieczna jest amputacja kończyny. Ale nie mamy antybiotyków, ani nawet jednej kapsułki penicyliny. Aby mieć jakiekolwiek szanse, potrzebuję natychmiastowych, dożylnych antybiotyków. Zostawcie mi broń, powiedział. Zrobiłem to. Upuściłem strzelbę obok niego, ostrożnie kładąc obok na ziemię ołowianą kulę. Położył się. Twarz miał bladą i spoconą, a oczy rozszerzone i przerażone. Teraz idźcie. Nie powinniście tego widzieć. Nie musisz tego robić. Podjąłem ostatnią słabą próbę zmiany jego zdania. Potrząsnął głową. Nie boję się śmierci, stary druhu. Nie boję się samobójstwa. Wiem, że niektórzy z tych maniaków Jezusa mówią, że to rujnuje twoją wieczną duszę czy coś. Ale myślę, że oboje znamy prawdę. Jeśli ten chłop istnieje, prawdopodobnie ma to głęboko w dupie. W końcu każdemu człowiekowi należy się śmierć i wszyscy jakoś tam dotrzemy. Ale przynajmniej zajebałem wielu tych cholernych pajęczaków. Może jak nie do nieba, wpuszczą mnie do Walhalli. Co myślisz? Poczułem łzę spływającą po moim policzku. Mrugając szybko, otarłem ją. Myślę, że będziesz miał miejsce w pierwszym rzędzie w Walhalli, Ace. Zajmij mi miejsce, przyjacielu. Odparłem, wiedząc, że nie mogę zrobić nic więcej. Odwracając się smutno, odeszliśmy. Kiedy Jensen i ja szliśmy tunelem, usłyszałem za nami pojedynczy strzał ze strzelby.